Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów, jak również własnym, mam przyjemność, a przede wszystkim zaszczyt powitać Państwa na dzisiejszej uroczystości z okazji obchodów Święta Niepodległości i Dnia Kombatanta. Szanowni Państwo, Dzień Kombatanta wraz ze Świętem Niepodległości obchodzimy od roku 1990. Wówczas w uroczystościach uczestniczyło 89 kombatantów. Dzisiaj mamy w gminie tylko jedynego żyjącego kombatanta, a jest nim pan Alfons Śliwowski. Wiadomo, w tych latach zdrowie mu nie pozwoliło przybyć do nas, ale przywitajmy go bardzo serdecznie, pomimo to, że go nie ma. Witam również bardzo, bardzo gorąco obecne na tej sali żony nieżyjących kombatantów, panią Marię Rybarczyk i panią Czesławę Dominiak. Witam gorąco. Oddajmy teraz hołd minutą ciszy żołnierzom, którzy na polu walki oddali swe życie, abyśmy mogli żyć w wolnej, niepodległej Polsce oraz tym, którzy odeszli od nas w ciągu tych 26 lat, od kiedy organizujemy tę uroczystość. Szanowni Państwo, doceniając doniosłość dzisiejszego spotkania, zaszczycili nas goście, których pragnę powitać. Witam serdecznie wójta gminy, pana Roberta Łozę. Witam przewodniczącego Rady Gminy Gizałki, pana Piotra Lisa. Witam proboszcza parafii Szymanowice, księdza Grzegorza Kulickiego. Witam wikariusza, księdza Arkadiusza Fryka. Witam radnych Gminy Gizałki, obecnych na dzisiejszej uroczystości. Witam panią radną Teresę Majdecką. Witam pana radnego Tadeusza Kostuja. Witam pana radnego Kazimierza Woźniaka. Witam pana radnego Mieczysława Sawickiego. Witam pana radnego Zbigniewa Bachorskiego. Witam pana radnego Henryka Osmana. I witam serdecznie pana radnego Jacka Janiszewskiego. Oraz witam pana radnego Krzysztofa Walendowskiego. Witam delegację pocztów sztandarowych ze szkół i jednostek ochotniczych straży pożarnych. Witam sekretarz gminy panią Annę Grapę. Witam skarbnik gminy panią Donatę Potocką. Witam panią dyrektor Banku Spółdzielczego w Gizałkach, panią Grażynę Walczak. Witam dyrektorów szkół i przedszkola w Osobach. Witam panią Małgorzatę Wąsiewicz, Szkoła Podstawowa w Kielnicach. Witam panią Ewę Marciniak, Zespół Szkół w Białobłotach. Witam panią Małgorzatę, nie ma pani Małgorzaty Malinowskiej. Witam serdecznie panią Milenę Frankowiak, dyrektor przedszkola Smerty na Wąsi. Oraz witam wszystkich nauczycieli z poszczególnych szkół i placówek oświatowych. Witam pana Łukasza Baniaka, przedstawiciela Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego Gminy Gizałki. Witam pracowników Gminnego Centrum Kultury. Witam serdecznie wszystkich druhów strażaków na czele z ich komendantem Józefem Gmyrkiem i prezesem Romanem Rojewskim. Witam serdecznie. Witam panie przewodniczące kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Gizałki. Witam serdecznie panie i panów sołtysów. Witam również serdecznie zespół Maki i Habry na czele z ich kierownikiem panem Wojciechem Grzeszczakiem. Witam media prasowe, Gazetę Pleszewską oraz media telewizyjne, Niezależna Telewizja Wiktoria TV. I portal 24. Tak? Gizałki. Witam młodzież szkolną z Białobłot i z Dobrzycy, przedstawiciela Szkoły. Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam. Dalsze prowadzenie poproszę panią Renatę Kończak. Dziękuję bardzo.